Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym przedstawię Wam konsolę Nintendo 3DS XL. Nintendo 3DS XL jest nowszą, pokaźniejszą wersją standardowego 3DS-a. Jak wszyscy kupują teraz New 3DS-a, to ja z opóźnieniem nabyłem 3DS-a XL do swojej kolekcji Nintendo. Na boksie jasno widzimy, że wersja XL to 46% większa obudowa i ekrany o powierzchni większe o 90% w stosunku do wersji podstawowej, więc wydawałoby się, że konsola jest po prostu bardzo duża. Premiera konsoli w Europie odbyła się 28 lipca 2012 roku. Wersja z limitowaną grafiką z gry Super Smash Bros., którą właśnie przedstawiam, odbyła się dosyć niedawno, bo 3 października 2014 roku. Cena tego urządzenia zaczyna się od 799 zł do 999 zł. Pierwsze, co mnie zdziwiło, to brak ładowarki w konsoli, gdzie jasno jak byk jest to napisane. AC adapter is not included. What the fuck? Jak może nie być ładowarki w zestawie z konsolą? To jest... No jak mam pograć, tak? Rozładuje mi się i co, muszę kupować ładowarkę? No to jakbym kupił Xboxa bez zasilacza, no. W szczególności, że w Polsce nie jest łatwo dostać ładowarkę, a tym bardziej ładowarkę oryginalną. No ale nic z tym nie zrobimy. Zobaczmy, co z tyłu się znajduje. Zestaw zawiera konsolę w wersji europejskiej, 4 GB karty pamięci SDHC oraz zainstalowaną już na kartę Super Smash Bros. Na 3DS-a, no oraz po prostu wszystkie instrukcje. No nic, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jeszcze wspomnę, że jakbyśmy porównywali obydwa pudełka, to jak widzimy, wersja 3DS-a zwykła jest zdecydowanie większa, same pudełko mówimy, tak? Od wersji XL. No ale tutaj mieliśmy ładowarkę. Tutaj niestety tego nie ma, z tego co widać na tym wykazie. No ale nic. Więc otwórzmy sobie konsolkę. Już nie będziemy otwierać. Mamy tak, karty wirtualnej rzeczywistości razy 6. Z tego co pamiętam, jak widzę, że to są te same karty, które były w wersji standardowej konsoli. Punkty do klubu Nintendo. No i instrukcje we wszystkich językach, oprócz pewnie języka polskiego. Na bank nie ma języka polskiego, no bo po co? Polacy nie muszą czytać instrukcji, bo jesteśmy tak inteligentnym narodem. No i przede wszystkim konsolka. Piękna jest ta grafika, dlatego wybrałem właśnie tą wersję. Super Smash Bros. Zaraz sobie porównamy obydwie konsolki. Poprzedni model, jak i ten najnowszy. No i jak zdecydowanie widzę, no jest zdecydowanie większa. Gdzie mam tą wersję, gdzie mam tą konsolę starszą? Proszę bardzo, jest konsola nowa, jest konsola i starszy model. Jak patrzymy, to graficzka tutaj jest bardzo, no świetna jest ta grafika. Obydwie konsole jasno widzimy, że konsola XL jest zdecydowanie większa. Rozłóżmy obydwie konsolki. O, już widzę, że pułap, taki levele otwierania wyświetlacza są trzy, czyli pierwszy
drugi, czyli 1, 2 i 3. Trzy pyknięcia, a w poprzednim modelu chyba były dwa. Raz i dwa ostatnie. Co widzę, to już, że nie jest ta warstwa po otwarciu konsoli, nie jest błyszcząca, tylko jest matowa. To lepiej się przełoży chyba na granie krzyżykiem oraz guzików, bo nie będzie się już palec ześlizgiwał. W szczególności, że krzyżyk jest chyba ciupkę też większy, co będzie łatwiej w graniu. Tak, no tu jest zdecydowanie śliska powierzchnia, więc ciężko będzie nam, ciężej było nam grać. Tutaj zdecydowanie lepiej to wygląda. No i porównajmy. Po otwarciu, znaczy widać w ogóle, że konsola jest, nie jest taka kanciasta jak w tym modelu, który po prostu jest taki kanciasty. Ta już jest, ma opływowe kształty, jest zaokrąglona. Ale przyjrzyjmy się z każdej strony. Mamy stronę prawą, mamy tak samo przełącznik do Wi-Fi. Tu mamy, widzę, że mamy kartę SD z tej strony. Kartę SD, tu w starym modelu mieliśmy z lewej strony. W starym modelu była karta 2 GB SD. Tutaj już mamy kartę 4 GB SDHC. A no i proszę bardzo. I tu mamy od razu rysik. Z prawej strony. Rysik. Zwykły, plastikowy, standardowy. W poprzednim modelu mamy rysik. Gdzie jest rysik? Jest rysik od góry, już pamiętam. Rzadko korzystam z rysiku, więc zapomniałem, on jest wysuwany. W nowej wersji on już jest zwykły, taki plastikowy, standardowy, jak można sobie je dokupić. Dobra, czyli mamy prawą stronę konsoli. Proszę bardzo, jest tak samo suwak 3D, tylko że tu już nie widzę, nie ma ikonki, która wskazuje, czy 3D jest włączone, czy wyłączone, jak w tym modelu, ale w najnowszym jest po prostu przełącznik, więc jak przerzucimy na 3D, to wiadomo, że jest włączone 3D, jak weźmiemy wajchę do dołu, wiadomo, że już jest wyłączone i trzeba pstryknąć, żeby przerzucić na efekt 3D, na głębie 3D. Tutaj po prostu informowała nas ikonka, czy w tym momencie jest 3D, czy jest po prostu zjechany na maksa i jest wyłączony. Dobra, przyjrzyjmy się. To widzimy, że przyciski w nowym są bardziej, odstają od obudowy. Tutaj były bardziej wtopione, co też bardziej toporne, jak dla mnie. Idziemy dalej. To tak. Power, jak i wszystkie ikonki mamy w tym samym miejscu. Wejście słuchawkowe w starym jest na środku, w nowym jest bardziej po lewo, co jest lepsze, jeżeli byśmy chcieli słuchać muzyki, podłączając wejście, podłączając po prostu słuchawki, tak, to w kieszeni będzie tak i przewód będzie od razu szedł, a tutaj byłoby nam bardziej niewygodnie, ale kto słucha muzyki na tym sprzęcie, no nie wiem. Dobra, teraz lewa strona, tutaj mamy, w starym modelu mamy kartę SD, tam mamy z prawej, przycisk suwak głośności jest cały czas w tym samym miejscu. Tył konsoli. Przyciski LR są większe, bardziej odstają.
co jest lepiej na plus, bo tutaj no ciężko to nam topornie wszystko wychodziło. Tu mamy rysik, tu tego rysiku nie mamy, mamy podczerwień, podczerwień też się znajduje, mamy wejście na cartridge w obydwóch, no i wejście na ładowarkę tak samo mamy. Podobno poprawili efekt 3D w tym nowym modelu. Zaraz zobaczymy. Przekątna górnego ekranu powiększyła się z 9,1 cm do 12,4 cm, a dolnego z 7,7 cm do 10,6 cm. Rozdzielczość wyświetlacza górnego na jedno oko to 400 na 240 pikseli. A dolnego 320 na 240 pikseli. Jest to stosunkowo niska rozdzielczość, więc obraz w wersji XL powinien być ciupkę brzydszy niż w wersji standardowej zwykłego 3DS-a. Ale szczerze mówiąc, tego nawet nie zauważyłem. Sama wersja konsoli Nintendo XL jest zdecydowanie większa od swojego starszego brata. 93 na 156 i w grubości 22 mm oraz zdecydowanie większa waga, bo 336 gramów waży. Wymiary za to zwykłego 3DS-a to 74, 134 oraz grubość 21 mm. No i waży zdecydowanie mniej, bo 234 gramy. Ok, przyjrzyjmy się teraz bardziej sprzętowi. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia przy następnym filmie. Hej, cześć, pa!